28 kwietnia Bielski Sąd Okręgowy ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym drugiego zastępcy burmistrza Cieszyna Przemysława Majora. W pierwszej instancji samorządowiec został uznany winnym znieważenia premiera i pomówienia instytucji państwowych, ale sąd umorzył sprawę. Podtrzymuję to rozstrzygnięcie sądu i przyjmuję to rozstrzygnięcie sądu rejonowego w Cieszynie, natomiast uważam za niezasadną apelację prokuratury w zakresie nałożenia na mnie kary finansowej. Kilkukrotnie podkreślałem, że wyrażałem przeprosiny w stosunku do instytucji i osób, które poczuły się urażone moją wypowiedzią. 2 lata temu na prywatnym koncie w medium społecznościowym Major odniósł się do ówczesnej sytuacji na granicy z Białorusią, oznaczając MSWiA, Ministerstwo Obrony Narodowej, Straż Graniczną premiera Morawieckiego oraz PiS, napisał: niczym się nie różnicie od nazistów, niczym. W PiS ilustrował fotografiami małych więźniów opuszczających niemiecki obóz Auschwitz oraz dzieci stojących za ogrodzeniem placówki Straży Granicznej w Michałowie. Z oskarżeniem wystąpili śledczy z prokuratury w Żywcu.